Awaria w systemie Satel Perfecta. Żółta dioda migająca sygnalizuje nam o tym, że w systemie jest jakiś problem. Uporczywe pipczenie często powoduje, że klienci nie wiedzą, co z tym zrobić, a w nocy niestety spać to nie daje. Niestety w żaden sposób tego nie da się wyłączyć. W żaden oprócz wejścia w odczyt awarii, tak powiem, to pipczenie wymusza na nas odczyt, znaczy wejście w menu, sprawdzenie, co tak naprawdę się stało. Robimy w ten sposób, że wchodzimy w menu awarię. Ono się pojawiło dopiero w momencie, kiedy awaria wystąpiła. Wcześniej tego menu 7 nie mieliśmy. Natomiast teraz mamy awarię. Jeśli chcemy sprawdzić, jaka jest awaria, wciskamy w prawą stronę strzałkę. W moim przypadku jest to brak akumulatora, bo właśnie go wypiłem, żeby pokazać, jak pozbyć się uporczywego pipczenia, jak też odczytać, co jest nie tak w systemie. Teraz jeśli wyjdziemy z menu, diodka będzie sobie dalej mrugać, natomiast możemy spać spokojnie. Znaczy spokojnie. Możemy spać bez tego pipczenia, które nam wcześniej spać prawdopodobnie nie dawało, bo jednak ten dźwięk jest donośny, a w nocy na pewno słyszalny z bardzo daleka. Także to wszystko z mojej strony, jeśli chodzi o usterkę. W ten sposób pozbywamy się pipczenia, wchodząc w menu, odczyt w awarię, odczytujemy, co jest awarią, wychodzimy z menu i w tym momencie już sygnalizacja awarii odbywa się w sposób cichy. Jednak dalej system czeka na usunięcie awarii. Także dziękuję bardzo i do następnego.